Cześć, tu Justyna, a to 93. odcinek słuchowiska Pogadajmy o życiu. Dzisiejszy odcinek jest dość niezwykły, dlatego że nie jestem sama. Jest to trzeci odcinek tego typu, kiedy rozmawiam z kimś poza sobą. Jest gościem moim Zuza K., która jest moją patronką. I w ramach tego pakietu, który Zuza wybrała, takiego pakietu wsparcia, jedną z możliwych nagród właśnie było wystąpienie w odcinku słuchowiska. I właśnie to się dzisiaj dzieje. Cześć Zuza. Cześć. Jak się czujesz? No na razie jestem trochę zestresowana, bo to nowe miejsce, jednak jakby znany kanał. Tak, tak. Ale myślę, że będzie dobrze. No to super. Też mam taką nadzieję. Mam nadzieję, że się czujesz dobrze, że nie jest tutaj zbyt gorąco i że będzie komfortowo. Zuza wybrała sobie też dzisiejszy temat. To taka właśnie dziwna sytuacja, kiedy spotykamy się z kimś, kogo nie znamy, bo wcześniejsze odcinki, które miałam ze swoim gościem, to była albo moja przyjaciółka, albo był mój narzeczony, więc taka rozmowa z kimś bliskim jest zupełnie inna. A Zuza jest osobą, którą poznałam dzisiaj, dosłownie jakieś 15 minut temu. Natomiast Zuza bardzo konkretnie wypowiedziała się na temat tego, o czym chciałaby, żeby był odcinek, którego jest gościem, a właściwie współautorką. I jest to edukacja seksualna. To może Zuza, powiesz, dlaczego to jest dla ciebie tak ważne, że tak, taki temat. Ja uważam, że dużo się mówi ostatnio o edukacji seksualnej, o czymś najgorszym, co się może wydarzyć dzieciom. Często pojawiają się takie głosy, że przez edukację seksualną właśnie dzieci zaczną wcześniej współżyć, albo nie wiem, nagle staną się homoseksualne z jakiegoś powodu. Ja chciałabym porozmawiać o tym, dlaczego tak nie uważam, między innymi, i opowiedzieć trochę o tym, jak bardzo, nie chcę mówić, że zawiodła, ale niepełna była moja edukacja seksualna i z jakimi konsekwencjami się może to wiązać. A powiedz, kiedy chodziłaś do szkoły i w jakim wieku zaczęłaś nie doświadczać edukacji seksualnej, ale w jakim wieku pobierałaś tę edukację? Znaczy tak oficjalnie, to w zasadzie nie miałam tej edukacji seksualnej. Miałam edukację w gimnazjum, pamiętam. To było zaraz po tej aferze z panią, która nakładała prezerwatywę na banana. I było dużo śmiechu z tego i nie wiadomo czego, w związku z czym wszyscy się też bali. I jedyne zajęcie z edukacji seksualnej miałam w gimnazjum. I wtedy pan właśnie przyszedł, powiedział, że on się nie będzie tutaj bawił żadnymi bananami, puścił nam film o bliźniętach. I to była cała moja edukacja seksualna, taka szkolna. Ale czekaj, jaki film o bliźniętach, o co chodzi? To był film dokumentalny o tym, że że bliźnięta nie są do końca idealne, nie wyglądają dokładnie tak samo i też mają różne charaktery. I to było wszystko, to były wypowiedzi rodziców tych jakichś dziewczynek bliźniaczek. Były pokazane ujęcia na te bliźniaczki. What the fuck? Tak. I to było wszystko, co miałam w ramach zajęć z edukacji seksualnej w szkole. Świetnie. Więc jakby musiałam zdobywać wiedzę innymi kanałami, że tak powiem. No i jakie to były kanały? No to może zacznijmy tak chronologicznie. Jasne. No w przedszkolu, właśnie, bo też słyszę czasami, że dzieci w przedszkolu w ogóle nie są zainteresowane tym tematem, że po co dzieciom zawracać głowę takimi tematami, jak one w ogóle się chcą bawić lalkami, klockami. No to jest bardzo dziwne, bo nawet w psychologii rozwojowej jest generalnie cały wielki dział o tym, jak dzieci zaczynają się interesować swoimi różnicami pomiędzy płcią i tym, czym jest siusiak, czym jest tam, nie wiem, jak się mówi inaczej. No właśnie miałam w przedszkolu, pamiętam, miałam taką historię, że dwie koleżanki, siedząc na huśtawkach, kłóciły się o to, czy mówi się cipka czy pipka. Aha. Ja na przykład wtedy byłam zupełnie niezorientowana w temacie. Ja nawet nie wiedziałam, o co one się kłócą. Bo dla mnie jakby takie słownictwo nie funkcjonowało. W ogóle nie było takiej komunikacji jakby z mojej strony. Jeżeli już to bawiłam się w jakieś takie pomysły, że tam mam pupę z przodu, czy coś takiego. Więc tak to wyglądało u mnie w przedszkolu. Ale miałam, byłam dosyć ciekawska jednak i zadawałam jakieś pytania. Pamiętam, że kiedyś ogłosiłam moim rodzicom, że ja już chyba wiem, skąd się biorą dzieci. I moi rodzice tak się spojrzeli na mnie i mówią, no skąd, co ty wiesz? Mi się wydaje, że tak mama przytula mocno mamę i potem jest dziecko. No i oni tak, no mniej więcej. I jakby na tym się kończył temat. Znaczy ja musiałam sama wychodzić z inicjatywą tutaj w tych tematach.
Pamiętam też, jak zahaczałam o homoseksualizm z mamą, też to pamiętam, że wracałam z mamą z przedszkola, więc ja naprawdę nie mogłam być dużym dzieckiem. I pytałam się, mamo, czy to jest tak, że tylko zawsze muszą być tam dwie mamy, czy tam dwie panie, czy może być mama i tata tylko, czy może być na przykład dwie mamy albo dwóch tatów. No i moja mama mówi, no czasami się tak zdarza, że żyją sobie dwie panie albo dwóch panów. I ja tak myślę, to ja będę tak miała. Co moja mama tylko tak jakby wzięła głęboki oddech i powiedziała, no zobaczymy. I na tym się skończyła ta. Tylko no wiadomo, na poziomie przedszkolnym wydaje mi się, że wystarczy dzieciom odpowiadać na pytanie, że je mają. Oczywiście można tak mówić jakby coś od siebie, no na pewno nie należy ich jakoś tam bombardować. To mi też nie muszą to być bardzo szczegółowe odpowiedzi, bo ja byłam usatysfakcjonowana tymi pytaniami, że no mniej więcej masz rację albo ten. Później była podstawówka i tu już było trochę ciekawiej, bo ja chodziłam do dwóch podstawówek, bo w pewnym momencie moi rodzice postanowili się przeprowadzić do innego miasta. I to było właśnie po mojej pierwszej klasie podstawówki. I dla mnie to był ogromny szok taki kulturowy, bo w tej pierwszej klasie, no to my rzeczywiście tam się z koleżanką bawiłyśmy, mam taką ulubioną koleżankę, bawiłyśmy się z nią, tam kiedyś się pokłóciłyśmy o to, czy Pszczółka Maja się skończy, czy się nie skończy, bo nie było zajawki następnego odcinka na koniec. I to były takie problemy. I poszłam do tej nowej szkoły i się okazało... Ile miałeś do lat? No, to teraz już szłam do drugiej klasy podstawówki, czyli miałam 8 lat. Zaraz przed komunią. I poszłam do tej drugiej szkoły i nagle słyszę z każdej strony, szczególnie chłopcy, biegali, krzyczeli tam seks, 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 on uprawia seks, 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 seks. I ja tak, no zupełnie nie wiedziałam, o co chodzi. I to było dla mnie takie samo odkrycie, jak pamiętam, jak Czarodziejka z Księżyca, bo też jakby przyjechałam. I się okazało, że wszyscy oglądają Czarodziejkę z Księżyca, ja nie wiem, o co chodzi, bo ja się zatrzymałam na tej Pszczółce Mai. No i tak znalazłam taką koleżankę, z którą się zgadałyśmy, że ona też nie wie, co to jest ten seks. Ale skoro już tak wszyscy wiedzą, a ona ma chłopaka, to pójdziemy, który wie, bo ma starsze rodzeństwo, to też wiedzieliśmy, że trzeba znaleźć kogoś, kto ma starsze rodzeństwo. Tak. Więc poszłyśmy do tego kolegi i on nam zrobił naprawdę bardzo, tak z perspektywy czasu, bardzo dobry wykład. Powiedział nam dokładnie wszystko ze szczegółami, zahaczył o AIDS, o prezerwatywy. O i tabletki. To była taka naukowa rozmowa, czy to była jakaś taka zakrawająca jakieś takie obrzydlistwa? Nie, to on, on powiedział to... No tak, no na tyle, na ile może to przekazać ośmiolatek. To znaczy, no jakby wymienił po kolei kolejne punkty. To nieźle, bo on musiał być sam jako dziecko nieźle wyedukowany, prawda? I to raczej przez kogoś dorosłego albo przez jakąś mądrą książkę. To fajne. Tam naprawdę dużo było tych szczegółów. I ja oczywiście pierwsze, co zrobiłam, to jak mama przyszła po mnie do szkoły, mówię, mamo, ja już wiem, co to jest seks. I moja mama... na to, jak to, ale o co ci chodzi, jakby wszystko przerażona była. Ja mówię, mamo, no, bo my z Dominiką nie wiedziałyśmy i Seweryn nam powiedział. I ona tak, co on wam powiedział? No i jakby rozemocjonowana powiedziałam mamie, co nam Seweryn tak powiedział. I że tak właśnie się pytam, mamo, ale to jest prawda? Naprawdę tak jest? Tak. I mama mówi, no, mniej więcej. I jakby na tym się skończyła jakakolwiek moja edukacja seksualna przez moją mamę. W sensie, podejrzewam, że moja mama założyła wtedy, że ja się wszystkiego sama dowiem. Że już jak mam 8 lat i wiem takie rzeczy, to nie trzeba się tym przejmować. U mnie było tak, że ja zadawałam, żebyśmy potem nie wracały znowu do tego okresu, to też powiem trochę o tym, jak to u mnie wyglądało, bo to, właściwie o tym nie myślałam ostatnio, ale teraz jak opowiadasz, to też mi się przypominają takie sytuacje, że ja się bardzo interesowałam i pamiętam, że moja mama kiedyś wzięła mnie na jakiś taki spacer, musiałam mieć z 5 lat, bo jeszcze mojej siostry nie było na świecie. I szłyśmy gdzieś i ona mi opowiadała tam... o tym, że jest siusiak, że jest tam właśnie pochwa i że to się jakoś tam łączy i że jest takie nasionko, które gdzieś... I pamiętam, że moja mama mi to powiedziała, że ja tego nie pamiętam, moja mama mi to opowiada tak, że ja w pewnym momencie stanęłam i powiedziałam taka zdenerwowana, mamo, dlaczego ty na penisa mówisz siusiak? I po prostu moja mama w ogóle skąd? Ja to wiem, ale... Nie wiedziałam szczegółów i pamiętam, że kiedyś właśnie próbowałam coś babci wytłumaczyć, co ja już wiedziałam o seksie i babcia... I to była jakaś taka właśnie sytuacja, podobnie jak u ciebie, że tam mama tatę mocno przytula i się zachodzi w ciąży. Ja miałam tak, że mama obok taty leży i tam nasionko od taty przechodzi do mamy i babcia wtedy mówi, kto ci taki głupot tam opowiadał? A trzecia sytuacja była taka, że
Ja jakoś po prostu bardzo długo chyba wierzyłam w to, że to faktycznie nasionko jakoś tam wędruje samo i u mojej przyjaciółki Basi zresztą z tego odcinka, pozdrawiam po raz kolejny Basię. Ja może też pozdrowię Basię. Tak, właśnie dzięki Basi, Basi mama uczyła francuskiego i Basia miała dużo takich encyklopedii Larousse, chyba one się nazywały, Larousse'a, takie bardzo ładne, one były świetnie ilustrowane i tam właśnie był przekrój poprzeczny przez zapłodnienie i to było, tak wyglądało, że tak jakby był człowiek na pół przekrojony i było widać ten moment, że tam penis jest w pochwie. I ten penis miał po prostu kształt takiego dużego banana, a ja no widziałam swoich rodziców w kąpieli niejednokrotnie i ja mówię, co to jest za bzdura, przecież tak nie wygląda siusiak, nie? Przecież tak nie wygląda penis. Co było chyba zdrowym objawem, że nie wiedziałam, jak wygląda penis w zwodzie w tym wieku, a tam miałam, no nie wiem ile, to było z 9-10 lat. Więc też nie wiedziałam jak, co i jak, ale niestety miałam taką sytuację, że na wakacjach u babci bawiłam się z takimi dziećmi, i tam właśnie taka koleżanka miała starszego brata i ten brat miał już kilkanaście lat. I on nas kiedyś wziął do domku i zaczął nam pokazywać jakieś świńskie gazety i tam po prostu to był generalnie rzeźnia dla mojego mózgu i to był szok, z którego się nie mogłam otrząsnąć przez kilka lat. I tam właśnie było coś takiego jak sperma, tam był właśnie penis we wzwodzie i dla mnie to po prostu było tak, jakby mi ktoś wziął i podpalił mózg. To było coś strasznego, nie? No. Więc jakby to był ten... zresztą ja w ogóle miałam straszne schizy i to pamiętam, że moi rodzice nie wiedzieli, co mają ze mną zrobić, bo ja się tak zaczęłam bać, że oni to robią, bo to było tak dla mnie obrzydliwe, że ja miałam problemy ze snem. Na przykład zasypiałam i ja musiałam albo czegoś słuchać, żeby przypadkiem nie słyszeć rodziców, chociaż nigdy ich nie słyszałam tak na dobrą. No raz tam miałam taką sytuację, że chyba ich przyłapałam tuż przed, ale na to się byliśmy w jednym pokoju na wakacje. Chyba raczej tego swoim dzieciom, jeżeli będę miała, nigdy nie zrobię. Ale naprawdę to były 3 czy 4 lata takiego schiza. I kiedyś mój tata mi jakoś tak to powiedział, bo ja byłam przekonana, że ich pilnuję. Że oni po prostu przez te 4 lata nie uprawiali ani razu seksu. I kiedyś powiedziałam, tato, po prostu ja się najbardziej boję wyjeżdżać na wakacje, bo ja wtedy wiem, że wy będziecie uprawiać seks. A tata mi powiedział, co ty myślisz, że jak ty tylko wyjeżdżasz, tym się kujemy jak dzięcioły? Przecież po prostu to jest normalna rzecz, nie? I chyba wtedy jakoś tak wyluzowałam, że to się po prostu dzieje, że ja o tym nawet nie wiedziałam i że to nie jest takie obrzydliwe, jak myślałam, ale to wszystko była kwestia tego, że to były jakieś takie moje wewnętrzne rozkminy i no moi rodzice jakby nigdy nie uważali tego za temat tabu, ale to też nie było tak, że ktokolwiek mnie jakoś po prostu prowadził przez ten świat za rękę, nie? Że to jednak właśnie było tak, że to się działo tak solo, nie? Że ja... No. Trzeba było samemu zdobywać informacje. Tak, i niestety ja właśnie... Nie wspomniałam, jestem rok młodszy od ciebie dokładnie, więc jakby... Boże, nie wyglądam się, mam przekonać, że z 10 lat. Nie. 8-7, rozumiem, tak? Tak, jestem 8-7. Okej. No to... Więc mamy ten... Ale to, w podobnym okresie byłyśmy wychowywane. No. Tak, to właśnie jestem zaskoczona, bo byłam przekonana, że jak twoja mama mówiła ci o homoseksualizmie, bo ja takiej rozmowy nigdy nie miałam i chyba nie... Wiedziałam, że Freddie Mercury, bo był to mój wielki idol, ale jakby nigdy ten temat nie frapował, dopóki, nie wiem, chyba dopiero w liceum jakoś zaczęłam. Nie, w gimnazjum. Ale tak to... Po prostu byłam przekonana, że jakby to już jest ta postępowość. Nie, właśnie moja mama dosyć zawsze miała takie otwarte poglądy. Ona gdzieś tam kiedyś romansowała z hipisami, w sensie źle to zabrzmiało. No rozumiem. Ale tam, znaczy no to był taki, znaczy była taką hipiską na zasadzie, że założyła sobie tą długą spódnicę, już jej się wydawało, że jest hipiską, no ale... ale rzeczywiście no, jakby uczyła mnie tolerancji i do różnych akurat kolorów skóry. No tutaj, jeżeli chodzi o całą resztę, to naprawdę nie mam jej nic do zarzucenia, natomiast właśnie z tą edukacją seksualną to tak różnie było. No, na pewno dobrze, że mi wspomniała, że tak się zdarza, że są dwie panie albo dwóch panów, bo rzeczywiście tak jest i dobrze jest nie odkrywać tego, jak się ma na przykład 20 lat, że coś takiego istnieje, prawda? No okej, ale z podstawówki znajdujemy się teraz w gimnazjum. Tak. I co jest w gimnazjum? Co jest w gimnazjum? Gimnazjum, no tak jak mówiłam, oprócz tego pana z filmem bliźniaka. Po prostu masakra. To tak. Zacznę troszeczkę się na chwilę cofniemy w czasie.
bo ja przez w zasadzie całe życie, jeżeli moi znajomi moich rodziców mieli jakieś dzieci, to te dzieci były albo dokładnie w moim wieku, albo byli to coś młodsi ode mnie chłopcy. Sama też miałam młodszego brata, znaczy mam młodszego brata. No i siłą rzeczy jakoś nie miałam kontaktu ze starszymi chłopcami w ogóle wcześniej. I moja mama zaczęła jakieś studia w pewnym momencie i postanowiła, nie wiem, że postanowiła, no poznała koleżankę, która miała właśnie syna, który był 4 lata ode mnie starszy. No i jak ja miałam 11 lat, to nagle jakby nabyłam takiego 15-letniego kolegę. Który... To jest duża różnica wieku w tym czasie, nie? Tak, to jest bardzo duża różnica. On wydawał mi się bardzo dorosły. Mhm. No i na początku to my mieliśmy takie relacje bardzo, powiedziałabym, no takie, on mnie traktował jak takiego dzieciaka, tam sobie robił ze mnie jaja, czasami mnie tam zadręczał jakimś tam łaskotaniem, a to zawsze jakby traktował mnie jak taką młodszą siostrę. W związku z czym, jak wyjeżdżaliśmy gdzieś ze znajomymi tamtymi właśnie z moją rodziną na wakacje, a często się to zdarzało naprawdę, myślę, że spokojnie z 5 razy, żeśmy byli razem na wakacjach, to zawsze było tak, że dzieci spały w jednym pokoju, rodzice spali w osobnych pokojach. No i tak było jakby rok w rok. Wszyscy już w zasadzie byli przyzwyczajeni do tego. Ja też jakoś nie widziałam w tym problemu, że z chłopakami, bo to w ogóle... No jak rodzeństwo, no, nie? No tak, jak rodzeństwo. Jasne. Już sobie utarły się jakieś takie schematy, bo ten właśnie mój starszy kolega tam lubił sobie na przykład dla żartu świecić mi latarką po oczach w nocy, żebym nie zasypiała, żebyśmy sobie mogli dalej gadać głupoty, zdradzać sobie jakieś tam tajemnice, że tam on kiedyś tam poszedł na wagary w tajemnicy przed tatą, jakieś takie, a dla mnie to było takie wow. No tak, hardcore. Starszy kolega opowiada mi, jak to, jak jest się takim dorosłym człowiekiem, jak się chodzi na wagary, prawda, to ten. Mój brat też, później się, mój brat też robił takie rzeczy, że budził się, znaczy miał już tego dość po prostu, że my tak całą noc gadamy, więc chodził sobie do moich rodziców spać. Najczęściej tak to się kończyło. No i tym razem, jak już ja miałam lat 13, a ten mój kolega miał lat 17, to sytuacja była bardzo podobna. Leżeliśmy sobie w łóżkach, ja z tym starszym gadamy, mój brat się obraża, że już znowu, Boże, nie może spać, poszedł spać do rodziców. No i zaczęła się... Zostaliście sami. Zostaliśmy sami. Stałam sama z tym kolegą. I zaczęła się historia pod tytułem chodź tu, przyjdź do mnie, no chodź. Ja mówię, nie, no daj spokój, tam przecież możemy gadać na odległość. Oj, chodź, a jak ja do ciebie przyjdę, coś tam. No i się władował mi się do łóżka. W zasadzie nic się nie działo. Ja trochę czułam, że coś jest nie tak, ale z drugiej strony tak stwierdziłam, że no za co ja mam się tu obrażać? Jakoś nikt mi nie powiedział, że ja mam jakieś takie granice, że mogę powiedzieć komuś, że sobie czegoś nie życzę. No i to były tylko 2 noce, znaczy tylko albo aż w sumie. I tej pierwszej nocy on tak w zasadzie trochę się do mnie przytulał, próbował mnie wypytywać o jakieś takie rzeczy, że, czy ja już coś robiłam, czy czegoś nie robiłam, ale to tak zaczął od całowania. Jak się dowiedział, że się nigdy nie całowałam, no to już wiedział, że raczej nic więcej też nie robiłam. No i tam tak sobie już tak leżał przytulony do mnie. Ja tam się próbowałam wygramolić spod kołdry, bo mi strasznie gorąco, miałam też taką puchową piżamę, pamiętam. I też to wiadomo, emocje jakieś tam się trochę bałam. No i on tam próbował właśnie się tam coraz bardziej do mnie przysuwać. I się, wiem, że to też, bo to może zabrzmieć tak, jakbym była naiwna. Nie wiem, ja mam w ogóle takie myśli, że mnie wszyscy ocenią jakoś bardzo źle, że byłam głupia i nie wiem. No raczej nie, raczej na pewno nie. No i on w pewnym momencie mówi do mnie, że tam, czy mi coś pokazać. No i jakby nie wiedziałam, o co chodzi, więc pytam, ale co ty mi chcesz pokazać? No, zobaczysz. Ja tak... No dobra, no to zobaczę, no w sumie też jestem trochę ciekawa, o co mu chodzi, bo równie dobrze mógł wyciągnąć komórkę i pokazać mi jakie... No wszystko ci może pokazać, no. Mógł mi pokazać. No i on się zsunął niżej i pocałował mnie po szyi. Poczułam się wtedy bardzo, no nieprzyjemnie, no bo to jest, no nie wiem, do czego można to porównać. Jeżeli jeszcze nie jesteś w takim wieku, że nie odczuwasz tego w sposób erotyczny, też podejrzewam też, że wystarczy po prostu nie być osobą po prostu chętną do tego, tak. Podejrzewam, że to jest dokładnie to samo, to jest to po prostu bardzo nieprzyjemne uczucie. I zszedł w zasadzie
prawie do moich piersi, zatrzymał się, spojrzał się na mnie i zapytał się, podobało ci się? Ja powiedziałam, że nie. I on na to powiedział, jeszcze ci się kiedyś spodoba. I nic więcej z tamtej nocy już nie pamiętam. Możliwe, że działy się jeszcze jakieś inne rzeczy, możliwe, że już nic więcej się nie działo. Wiem w każdym razie, że on wrócił do swojego łóżka, ja zostałam w swoim. Rano się obudziłam i on mówi, słuchaj, mój tata tutaj był rano, wszedł i powiedział, śpią, ale w osobnych łóżkach, ha. I poszedł. Jezu. I w tym momencie, kiedy ja poczułam, że też ze strony tego jego taty, to jakby też nic się nie wydarzyło, jakby uznałam, że no dobra, no to chyba tak miało być, to chyba nie warto nic nikomu o tym mówić. Szczególnie, że on, ten mój kolega, wyjeżdżał następnego dnia, już wracali do Warszawy. Ale wiedziałam, że muszę się jakoś zacząć bronić i nie wiedziałam, jak to zrobić, bo w międzyczasie zmienialiśmy domek, bo mieszkaliśmy w jednym domku, potem się musieliśmy przenieść do innego domku, takiego samego. I w tym drugim domku już były dwa łóżka piętrowe i wiedziałam, że nie muszę ustąpić mojemu młodszemu bratu, ja też mogę spać na górze. I wydawało mi się, że ta górna część tego łóżka to jest w ogóle, to jest bunkier, tam już nikt nie wlezie, bo przecież nie można za bardzo obciążać tego łóżka, przecież to łóżko by się połamało, no nic mi się już nie wydarzy. I tej nocy ten mój kolega nawet jakby nie czekał, aż mój brat sam pójdzie, po prostu wziął go za rękę, od razu zaprowadził do moich rodziców. O Boże. No i zaczął ze mną negocjować. Próbował mnie pytać, czy zejdę do niego. Mówiłam, że nie, nie chcę, że chcę spać, że jestem zmęczona i że nie, że w ogóle nie, no nie. No chodź. Nie przyjdę. A jak on twojego brata wyprowadził, to jakby już miałaś gdzieś z tyłu głowy takie uczucie, że czyli to się będzie działo jeszcze raz, czy nie pamiętasz jakby... To znaczy ja nie wiem, co ja wtedy czułam. To trochę... Taki paraliż, to tak? To znaczy trochę podejrzewałam, że to może o to chodzić, ale też no, nie wiem, cały czas, nie wiem, mi się całe życie wydaje, że nie mam do czegoś podstaw. Rozumiem. I też może nie chciałam jakoś, nie wiem, co ja w sobie wtedy nie myślałam. Zakładałaś pewnie złych intencji. Poza tym miałam ten bunkier na górze tego łóżka i czułam się jakoś przez to bezpieczniej. I zaczęło się chodź tu, znowu świecenie tą latarką po tych oczach. I powiedział mi, że skoro ja nie chcę przyjść do niego, to on przyjdzie do mnie. I wdrapał się na to łóżko. Ja się już odwracałam tyłem, robiłam wszystko, żeby mówiłam, że nie chcę idź, ja chcę spać. On sobie nic z tego nie robił. I no, jakby oboje byliśmy ubrani tak w piżamach. On się na mnie położył, tak po prostu, no jak się ludzie na sobie kładą. I ja poczułam jego wzwód na swoim udzie. I było to dla mnie tak traumatyczne, tak przerażające. Ja nie wiedziałam, co się dzieje. No bo tutaj też jakby miałam skojarzenia z penisami, no mniej więcej na takim samym poziomie, że widziałam, jak się mój młodszy brat kąpał, tak? Bo też mój brat jest w wieku twojej siostry. No to widziałaś po prostu dziecięcego siusiaczka kontra nastoletni wzwód. Penis wzwód. Znaczy, no nie widziałam, jak to wygląda, ale poczułam to na swoim udzie. I to było to tak przerażające uczucie, że go z siebie zrzuciłam, powiedziałam, że nie, żeby poszedł sobie i on się wtedy jakoś przestraszył. I powiedział, o Boże, zrobiłem ci coś? I ja mówię, nie, nic cię nie boli? Mówię, nic mnie nie boli, jakby idź już sobie stąd, nie chcę cię tu. I on, ale na pewno, no na pewno już, jakby idź. Na tym zakończyła się ta nasza wspólna przygoda. No i tak jak mówiłam, następnego dnia on miał wyjechać do Warszawy. Już wtedy mieliśmy komórki oboje i on mi wysłał po wyjeździe takiego SMS-a, że mam absolutnie nie mówić rodzicom, bo ja przypominam, że ja miałam 13 lat wtedy, bo on mnie bardzo lubi, może nawet coś więcej. I jeżeli ja o tym powiem rodzicom, to on przestanie mnie lubić. I to wiem, że jak to brzmi, ale dla 13-latki przynajmniej tak. Nie, moim zdaniem to ja brzmi byłam, bardzo poważnie, no. To jest szantaż. To jak można jakby mówić 13-latkowi, że ktoś nie będzie cię lubił, to jest akurat taki wiek, w którym ty chcesz być kluczowe. Lubiana przez wszystkich po prostu. Wszyscy cię muszą uwielbiać.
Ja się zamknęłam w sobie wtedy. Pamiętam, że miałam takie, nie wiem jak to powiedzieć, czy to były, nie nazwałabym tego epizodami depresyjnymi, ale miałam tak przez dobrych parę tygodni, że siedziałam na przykład na korytarzu w szkole i patrzyłam się na, bo to było w ferie zimowe, więc bardzo szybko wróciliśmy do szkoły. Patrzyłam się tępym wzrokiem w jeden punkt na podłodze tego korytarza i jakby nie reagowałam na nic. Nie byłam w stanie się skupić na niczym. Cały czas mi to gdzieś tam przelatywało przez głowę, co jest nie wiem, czy to jest zabawne, czy to jest przykre. Jak tylko wróciłam do szkoły, to była lekcja biologii, gdzie się dowiedziałam, czym jest wzwód. I po prostu to była ta jedna lekcja, która jakby się wydarzyła. Znaczy być może wcale bym tego nie zarejestrowała, bo ja też nigdy orłem z biologii nie byłam, ale może by mnie to zaciekawiło, bo to są zazwyczaj w szkole takie najbardziej kontrowersyjne. No tak, najlepsze tematy, lekcje biologii. Najciekawsze, tak. I tak, ja się go rzeczywiście posłuchałam i ja nic nikomu nie powiedziałam i przez 5 lat, znaczy nikomu, no było tak, że się tam żaliłam jakimś koleżankom, te koleżanki nie za bardzo chciały mi wierzyć, myślałam, że sobie coś tam wymyśliłam, żeby coś i jakby no nie mówiłam na pewno tym, którym powinnam, czyli właśnie rodzicom. I dosłownie przez tych wszystkich 5 lat, za każdym razem, kiedy nie, jakby są takie momenty, że nie musisz o niczym myśleć, i wtedy po prostu to wszystko, mam takie flashbacki z tych wszystkich sytuacji. I za każdym razem to do mnie wracało. I za każdym razem, no to była po prostu mordęga. I pamiętam, no już mówię, no po 5 latach, czyli już byłam 18-latką, poznałam takiego kolegę i on właśnie też mu się tam zwierzałam z tego, on powiedział: Zuza, ale może ty po prostu to powiedz tym swoim rodzicom. Może ci to jakoś pomoże, bo ty mówisz o tym, mówisz sama, mówisz, że mówisz o tym całemu światu, ale nie mówisz rodzicom. I ja postanowiłam sobie, że no może faktycznie, może warto się na to zebrać. I powiedziałam o tym właśnie mojej mamie i jego rodzicom równocześnie. Stwierdziłam, że jak oni przyjechali, po prostu stwierdziłam, że niech wszyscy wiedzą to samo, niech tam nie będzie jakiegoś kombinowania, zmieniania faktów. Jakby nie chcę... On przy tym był, nie? Nie. On już dawno w ogóle nie przyjeżdżał do nas, bo przecież już był bardzo dorosły mężczyzna. A widziałaś się z nim jeszcze po tej sytuacji? On rzadko się już wtedy widywaliśmy, bo on już, mówię, miał 17 lat, no tak. To już później to tam jeżdżenie z rodzicami do znajomych, no to nie była żadna atrakcja. Więc może go tam przelotnie, tam jak przywiózł rodziców samochodem na przykład. Żeby. Ale już nigdy z nim nie zostawałaś tak na jakiejś imprezie? No, nie jakaś noc. Takich sytuacji. Jakby nie chcę tutaj, znaczy inaczej, reakcje tych rodziców były dosyć ciekawe. Nie chcę mówić o tym, jak zareagowała moja mama, bo nie chcę, ale jego ojciec powiedział mi wtedy, że on nie ma już syna. I bardzo się wkurzyli, ale wrócili po tygodniu i zapytali, mówią: Zuza, słuchaj, ale przytulanie to nie jest, albo ja nie powiedziałam im wszystkiego, powiedziałam im tylko, że się do mnie dobierał. Nie chciałam ich jakby w te szczegóły, bo to też było dla mnie trudne. No, oczywiście. I on właśnie powiedzieli, że Zuza, przytulanie się to nie jest dobieranie się i chyba trochę przesadzasz, bo my rozmawialiśmy z naszym synem i on niczego sobie takiego nie przypomina. I wtedy ja już nie wytrzymałam, o tym wzwodzie nie dowiedzą się pewnie nigdy, ale zapytałam się, a całowanie po szyi to już jest dobieranie się czy nie? I oni tak zamilkli. Już nigdy więcej nie wróciliśmy do tego tematu, natomiast od niego zaczęłam dostawać SMS-y, że jestem jakaś tam nienormalna, że sobie coś wymyśliłam i że po co ja mu próbuję rujnować życie, że on ma przeze mnie przewalone i że w ogóle, że sobie coś wymyślam. I że tak w ogóle nie było. I bardzo możliwe, że on to tak pamięta, znaczy, że tego nie pamięta, bo to mogło być dla niego absolutnie naturalne zachowanie. Tak. On mógł się tak zachowywać ze swoimi wtedy tam 17-letnimi koleżankami i jakby dla nikogo nie było, czy chociażby dla niego nie było to problemem. Natomiast dla mnie był to problem i ja to zapamiętałam i podejrzewam, że zapamiętam to na całe życie. Z tym, że no już teraz jestem z tym pogodzona, dlatego też mogę tu mówić o tym. I nie, chciałam tak jeszcze przejść do konsekwencji, ale jakoś tak dużo mówię teraz. Nie, no to jest twoja historia, więc jakby... No, jakie były konsekwencje tego, że bo jakby w międzyczasie, zanim jeszcze powiedziałam rodzicom o tym, co się wydarzyło,
Próbowałam sobie radzić jakby domowymi sposobami na to, żeby jakby się pozbyć tej traumy. I jednym z tych metod, znaczy nie, oczywiście nieskutecznych, było wejście w związek z kolejnym synem znajomych rodziców. To jest w ogóle... No taki wzór widocznie miałaś. No tak, wtedy. Najwyraźniej no. Miałam, tak. To już chyba był ostatni starszy ode mnie, tam się tylko całe pół roku. I no to było... My się zaczęliśmy spotykać jakoś tak między gimnazjum a początkiem liceum. To w te wakacje mniej więcej, między gimnazjum a liceum. No i mi się... I on już mi się wydawał jakiś taki bardzo doświadczony, bo ja w ogóle się wcześniej nie całowałam, też nie rozumiałam, o co chodzi z tym chodzeniem ze sobą tam na korytarzu w podstawówce i gimnazjum. Na czym to ma polegać? Tak, co to jest w ogóle, po co to komu? Przecież oni tam właśnie nie robią żadnych takich rzeczy, więc nie rozumiałam tego. No i tam właśnie zaczęłam się spotykać z tym chłopakiem. I on bardzo mnie naciskał, on już tam umiał się całować, tam pamiętam, że się śmiał ze mnie, że jak mnie pierwszy raz pocałował, to tam miałam taki zesztywniały ze stresu język i tam nie wiadomo co. Dzięki za po prostu feedback. Prawda? Stary, tak. To było tak, jedno z ciekawszych komplementów, jakie dostałam. No i on bardzo szybko zaczął właśnie naciskać na to, żebyśmy zaczęli współżyć ze sobą. Ile miałaś lat? To było między gimnazjum a liceum, czyli... 15-16. No, pewnie 16 bardziej. I tak naciskał. Ja w ogóle tak, byłam niedoświadczona, nie wiedziałam, czy... Myślałam, że jeżeli tam mam jakichś znajomych, którzy też ze sobą chodzą, to oni pewnie też to robią, tak. Bo on by przecież tak nie naciskał, bo to pewnie on to też robił 1000 razy i w ogóle nie ma się co przejmować. Z drugiej strony sobie pomyślałam właśnie, że jeżeli ja mu się jakby oddam, to może udowodnię sama sobie, że to nie jest takie straszne, jak ja to zapamiętałam. Że to może rzeczywiście jest przyjemne. I no nie, znaczy to była seria jakichś tam kolejnych porażek i w ogóle nie czułam się z tym dobrze. Myślałam Ale sobie, w końcu jakby zdecydowałaś się tak, na to współżycie z nim? Zdecydowałam się na współżycie z nim. Tylko dlatego, że po pierwsze myślałam, że wszyscy to robią w tym moim wieku, a po drugie, że myślałam, że to mnie jakoś wyleczy z tej historii, sferi. No i żałuję w sumie, bo jakby mówi się na przykład, że pierwszy raz pamięta się przez całe życie. No ja tak nie mogę powiedzieć. To było jakieś milion kolejnych takich nieudanych podejść, gdzie byłam bardzo niezadowolona i cały czas szukałam tego. Pamiętam też, miałam taką koleżankę w liceum, która chodziła i mówiła już, że seks jest przereklamowany. I ja tak dołączyłam do tego klubu z nią, że tak, faktycznie, masz rację, to jest przereklamowane. No trochę to... jest czasami, nie? Też nie ma co ukrywać, ale... No tak, ale jakby... No w tym wieku rozumiem, że to brzmi tak, trochę dziwnie. I to były takie trudne początki. Ja też jakby... Mam jakieś tam psychosomatyczne problemy do tej pory po tamtych wszystkich sytuacjach. Natomiast no, wydaje mi się, żeby ktoś, gdyby ktoś mi właśnie na jakichś lekcjach powiedział kiedyś, że to od ciebie zależy, kiedy zaczniesz współżycie, ale w jakimś tam wieku to jest jeszcze, nie wiem, za wcześnie, tak. Albo że inaczej, musisz sama tego chcieć. I musisz być sama na to gotowa. To nie może być tak, że ktoś ci mówi, że on już by chciał i ty się boisz, że jak ty się nie zgodzisz, to on cię porzuci, a nawet jeżeli cię porzuci, to no może i lepiej, bo nie był warty tego, że nie chciał czekać, tak? I no nie wiem, no się z tym borykałam przez wiele lat i jak ja teraz słyszę, że ktoś chce seksualizować dzieci, to po prostu ręce mi opadają. No. Bo gdybym ja miała tę edukację prowadzoną porządnie, gdybym ja wiedziała, że nie trzeba mnie, znaczy, że mogę powiedzieć, że nie należy mnie dotykać, że gdyby mi ktoś powiedział, że jeżeli ktoś ci mówi, nawet jeżeli ktoś cię dotknie tam, gdzie byś nie powinna być dotknięta i powie ci, że masz nikomu o tym nie mówić, bo coś tam, to pierwsze co zrobisz, to lecisz i mówisz i o mówisz. Tym, komu trzeba. No i jakby to jest koniec mojej historii. No ale jeszcze jest cały temat właśnie tego, jakby miała taka edukacja wyglądać. I to o tym możemy sobie pogadać, bo ja mam z kolei właśnie kilka takich historii z takich
głupich po prostu lekcji na ten temat. Mhm. I w ogóle też takich sytuacji, czy mnie nigdy nie spotkało to, co ciebie spotkało z tym kolegą, ale były też takie sytuacje, w których ja absolutnie nie miałam zielonego pojęcia, jak się zachować, i też to były sytuacje, w których dzisiaj, czy czułam się wtedy niekomfortowo, ale po prostu ja myślałam, że to tak po prostu ma wyglądać. Dobra, więc skoro już jakby poruszyłyśmy ten temat twojej bardzo przykrej historii, to jak myślisz, albo inaczej, jak byś oczekiwała od swojej szkoły, czy od jakiejś, nie wiem, placówki państwowej takiej edukacji, jak ona twoim zdaniem powinna wyglądać? To znaczy, na pewno nie powinna wyglądać tak, jak wygląda do tej pory, tak jak się słyszy, że coś nauczyciele, no mnie edukował seksualnie nauczyciel od WOS-u. Są też często, słyszałam, że przez siostry zakonne prowadzone te edukacje. Ja cię kręcę! Dlatego jakby, no myślę, że powinny to być przede wszystkim osoby wykształcone w tym kierunku i które potrafią jakby tę wiedzę przekazywać. Oczywiście ta edukacja powinna być dostosowana do wieku dzieci i w zależności od tego, jakby w jakim wieku te dzieci są, tak bardzo szczegółowo należałoby o tym mówić i takie tematy poruszać. Oczywiście. Więc, no, nie wiem, no, ja akurat nie miałam edukacji przez siostry zakonne, ale słyszałam, że takie rzeczy się dzieją. Ja miałam edukację seksualną, to było na pewno gimnazjum, bo pamiętam salę, w której mieliśmy te zajęcia, a ja tam miałam lekcje tylko w gimnazjum. I to była taka kobieta, mój Boże, czego ona uczyła? Na pewno nie była moją nauczycielką i ona chyba uczyła jakiegoś języka obcego i chyba trochę uczyła sztuki czy czegoś. To były takie przedmioty, takie pierdolety, nie? Że wiesz, że po prostu na tych lekcjach odrabiasz zadania domowe z czegoś innego, nie? I ta kobieta do nas przyszła, więc inaczej, myśmy po prostu, ona nie była ani takim pedagogiem, moim zdaniem nie była pedagogiem z, nie wiem, czy ona dalej uczy, z takiego powołania, bo naprawdę czasami trafisz na, ja miałam taką super katechetkę, która po prostu, wiesz, no religia nie jest przedmiotem, który się tam za bardzo lubi. Ale ona robiła z nami na przykład takie lekcje religii, że myśmy naprawdę na nie czekali. To po prostu był jak relaks dla umysłu. To były 2 godziny takich filozoficznych, fajnych rozmów, takich życiowych i w ogóle. Więc jakby rozumiem, że jest nauczyciel z charyzmą, który potrafi pociągnąć nudny przedmiot. Ona tego absolutnie nie miała, więc też no, nie za bardzo miała szacunek uczniów, nie? I ona w ogóle była taka dość starsza i pamiętam, że przyszła do nas na lekcję i zaczęła mówić o narządach płciowych i to jeszcze w ogóle podzieliła tę klasę na 2 części, że chłopcy mieli wyjść. I to jest po prostu fatalne, że właśnie dzielenie, że jakby oni nie mogą usłyszeć, jak działa kobieta, nie? Że ona ma śluz, że ona ma miesiączkę, że ona ma jajniki, że ma macicę, że pochwa to jest coś innego. I po prostu i ci chłopcy byli gdzieś na zewnątrz, czy tam nie wiem, co mieli wtedy robić, bo w sklepiku, nie wiem, siedzieć szkolnym. I myśmy się wtedy dowiedziały na przykład tego, że tampon nie jest metodą antykoncepcji. I ja wtedy w ogóle, ja nie używałam tamponów wtedy, ale wiedziałam, jak działa tampon i po prostu miałam takie, może by ktoś pomyślał, że to tak działa, ale wtedy jakby wtedy ja dopiero zaczęłam o tym myśleć, że on mógłby być tak używany, nie, w tym celu. I nie pamiętam właściwie nic więcej poza tym, że ta kobieta nam opowiadała o genetyce, jak się dzielą geny, o tym, że jest coś takiego jak owulacja i że jest menstruacja. I one występują w takich 2 tygodniach, w ogóle tam usłyszałam, że cykl jest 2-tygodniowy, że jest jakby od miesiączki do owulacji 2 tygodnie, od owulacji do miesiączki 2 tygodnie. I nie jakby, nikt nam nie wytłumaczył, że to jest cykl, że cykl się rozpoczyna miesiączką, z czego się ta miesiączka bierze, że można, że trzeba używać prezerwatyw, jeżeli nas coś tam ten natchnie. I pamiętam, że kiedyś miałam taką przez przypadek zupełnie rozmowę z naszą babką od biologii, która, mieliśmy taką sytuację, że nasza koleżanka z klasy zachorowała moim zdaniem na dwubiegunówkę, jak sobie na to dzisiaj patrzę, tak z perspektywy czasu i ona wpadła w taki, jej rodzice pojechali do sanatorium i ona została sama w domu i zaczęła spraszać jakichś dziwnych gości do tego domu. No i moim zdaniem to coś tam robiła.
I ona zresztą też o tym opowiadała i ona o tym opowiadała tak, jakby to było coś najlepszego na świecie, a potem nagle wpadła w taki totalny dół, więc tak, no jak dzisiaj z perspektywy czasu patrzę, to potem znowu tam miała jakąś górkę, potem znowu jakiś dół, więc tak to było dziwnie ten. No i ona w końcu trafiała do jakiegoś szpitala psychiatrycznego i jako, że ja z nią siedziałam faktycznie na każdej lekcji, tak byłyśmy usadzone, to nasza pani od biologii nam kiedyś powiedziała, bo ja się tam bardzo interesowałam tą koleżanką, co się tam z nią dzieje, i powiedziała właśnie mi wtedy po raz pierwszy coś takiego, co mi dało bardzo dużo do myślenia, że układ limbiczny, ten odpowiedzialny tam za emocje i w ogóle za kształtowanie psychiki, jest tak wrażliwy, że jeżeli zacznie się, że on musi dojrzeć, żeby potem przeżywać zdrowo różne sytuacje, między innymi na przykład seks, nie? I że jeżeli się zacznie to robić, zanim ten układ jest dojrzały, to wtedy robi się, że dochodzi do jakiegoś tam, powiedzmy, bombardowania jakichś tam komórek, no tak to nam wytłumaczyła, i po prostu to już jest nigdy nie do odrodzenia. I te straty, które wtedy zachodzą, są tak drastyczne, że naprawdę lepiej tego nie robić. I powiem ci, że na mnie ta jedna dyskusja, ten jeden przekaz na mnie tak podziałał, że i ona powiedziała, że do 18 roku życia to mniej więcej trwa. I ja z pierwszym seksem, mimo że już miałam chłopaka od 16 roku życia, czekałam 2 lata. On był starszy ode mnie i on tam, myślę, że bardzo chciał. Ja też bardzo chciałam oczywiście, ale po prostu nie byłam gotowa i jakieś 3 miesiące po tym, jak skończyłam 18 lat, w końcu to się wydarzyło. Ale właśnie pamiętam, że to, co mi powiedziała wtedy ta kobieta, zupełnie przypadkowo, to nie było, wiesz, jakaś lekcja czy coś takiego, tylko przez to, że komuś się stała krzywda, i ja się tym zainteresowałam i po prostu pytałam jej o to i ona po prostu wtedy nam udzieliła takiej wskazówki, nie, życiowej. I to takie... I też na przykład w ogóle w liceum to mieliśmy może coś takiego jak WDŻ, wychowanie do życia w rodzinie. I pamiętam, że pojawiło się to w naszym planie lekcji i to nagle zniknęło z tego planu lekcji. Ja strasznie żałowałam, bo oczywiście to ja jestem w ogóle miłośniczką różnych takich psychologicznych rozkmin, w ogóle jestem fanką takiego typu lekcji i zajęć. I to nagle zniknęło i to się już potem nie wróciło i nie mieliśmy nigdy lekcji pod tytułem nakładanie tam prezerwatywy na banana, chociaż uważam, że to w jakiś sposób to ma być, kurde, kontrowersyjne. Znaczy nie wiem, ja też nad tym się zastanawiałam i tak sobie pomyślałam, gdyby ta kobieta przyniosła na tą lekcję dildo dokładnie. To byłaby po prostu afera w drugą stronę, że jak można dzieciom pokazywać dildo. No. Więc no nie wiem, nie mam pojęcia, jak można by to było zrobić tak, żeby się nikt nie oburzał, no bo to też nie... Z drugiej strony, nie wiem, ja też byłam, tylko nie miałam znowu takich lekcji właśnie tego wychowania do życia w rodzinie, mówię, poza tym filmem o bliźniaczkach to ja nic nie pamiętam. Wiem, że były jakieś próby przemycania tego typu treści na biologii w liceum, to oglądaliśmy sobie film o AIDS i to był film nakręcony w roku 83, gdzie były, ogólnie były pokazywane nam prostytutki, które były ubrane tak, że większość dziewczyn w klasie wyglądała bardziej wyzywająco niż te prostytutki na tym filmie. Więc ludzie sobie robili z tego ogromne żarty. No i tam jeszcze było, że oczywiście używanie tych samych strzykawek to też jest AIDS. W ogóle takie adekwatne, nie? Że wyjdziesz sobie w liceum i tak, albo AIDS ci grozi, jak jesteś prostytutką, albo narkomanką, która wstrzykuje sobie heroinę, to spoko, nie grozi mi, nie? Tak. No i jeszcze oczywiście obejrzeliśmy Niemy krzyk na religii, bo to też oglądałam Niemy krzyk, cudowna, tak, pozycja. I to chyba wszystko, jeżeli chodzi o moją edukację seksualną w szkole, tak już. Okej, okay, a czy ty na przykład miałaś coś takiego, że chociaż pewnie trudno jest, czy nie wiem, nie mogę za ciebie mówić, ale tak sobie myślę, że może ci być też trudno jakby odróżnić, jakby powiedzmy jakiś lęk, który mogłaś mieć przed seksem w takim bardziej dorosłym życiu, od tego, co się stało, kiedy miałaś 13 lat, a po prostu takim lękiem, który ci gdzieś tam wpojono w szkole, bo ja na przykład miałam takie moje pierwsze załamanie w ogóle związane... z tym, czy seks jest dobry, czy zły, to było to, że ja oczywiście miałam poczucie winy. Potem, wiesz, jakby miałam tego chłopaka, którego bardzo kochałam, z którym myśmy byli razem, planowaliśmy to, odczekaliśmy to i to było całkiem przyjemne. I no może fajerwerków nie było, no ale generalnie to było przyjemne doświadczenie. I potem nagle, pamiętam, że to było w Zakopanem, myśmy tam byli na jakimś tam wyjeździe i
poszliśmy wieczorem sobie na Antałówkę, to jest taki pagórek. Tam gdzieś za jakiś płot się wkradliśmy. Taka piękna była po prostu, nie wiem, polana, w której było widać całe Zakopane, no gwiazdy, w ogóle wiesz, no romantyczna atmosfera, tak masakrycznie, że się bardziej nie da. I ja pamiętam, że go wtedy zapytałam o to, że jakim cudem to, co myśmy właśnie zrobili, jest po prostu grzechem. Że ja tego nie rozumiem. Że jak ja się mogę z tego wyspowiadać, jak nie ma we mnie komórki, która by tego żałowała, nie? I też wydaje mi się, że operowanie tymi, przez to, że to jest też już temat na inną, pewnie na inną rozkminę, że ta religia, która jest taka po prostu opresyjna w tej kwestii i która zarówno swoich kapłanów gdzieś tam no właściwie pozbawia jakiejś biologicznej funkcji, nie? Ona każe im po prostu ją totalnie tłumić. Co wiem, że niektórym służy, niektórym nie. Czy pewnie większości nie. Ale to było dla mnie coś takiego, co spowodowało, że ja po prostu miałam, no może absolutnie nie będę porównywała się do osób, które doznały molestowania i były gdzieś tam skrzywdzone. Ale to nie było coś, co mi w ogóle to życie ułatwiło i raczej to było zawsze coś takiego, co powodowało, że się czułam po prostu ze sobą źle. U mnie było no trochę inaczej, ale wcale nie z tych powodów, o których mówisz. To znaczy, jak już zostałam, że tak powiem, naciśnięta do tego, żeby współżyć z moim pierwszym chłopakiem. I ja się po fakcie w zasadzie od niego dowiedziałam, że on to w zasadzie jest pierwszy w klasie i w ogóle koledzy to mu zazdroszczą, że on już jest po. To do mnie dotarło, że to mogło być trochę za wcześnie. Wydawało mi się, że też już jest troszkę za późno, żeby już teraz powiedzieć, dobra, to teraz już nie, bo jednak jest za wcześnie, skoro już jakby stało się. I ja miałam takie właśnie wyrzuty sumienia, zaczęło mi się wydawać, że ja jestem jakaś, nie wiem, puszczalska, że ja jestem ta pierwsza w klasie, że to, tak, to nie tak miało być. Mi się wydawało, że zawsze byłam z tą jakąś taką grzeczną, miłą dziewczynką i nagle się okazuje, że ja tutaj taka pierwsza założnica klasy. No znaczy, no wiadomo. No wiem, o co chodzi. No i chyba tak miałam, takie miałam wyrzuty sumienia i no, znaczy, no do tej pory zawsze będę żałować, że zdecydowałam się na to tak szybko. Z tym, że no jakby wiem, jakie są powody tej decyzji i było ich tam kilka, ale no więc tak, nie miałam takich wyrzutów sumienia, bo tak jak mówiłam, dla mnie to nie było piękne. Bardzo długo ja wychodziłam z tego, dochodziłam do tego, że w ogóle zrozumieć, dlaczego ludzie uważają, że seks jest przyjemny. Bo to ja miałam bardzo długo zupełnie inne doświadczenia, jeżeli o to chodzi. Rozumiem. Więc no nie mogłam tak jak ty pomyśleć sobie, ojejku, dlaczego to jest grzechem, skoro nie żałuję. No, tylko że jakby, wiesz, ten seks, ten mój pierwszy seks, to był, no tak jak mówię, to był jakiś taki wyczekiwany moment. Oczywiście to były jakieś próby wcześniej, które się kompletnie nie udawały. Bo ja chyba byłam tak zeschizowana, że to po prostu nie miało prawa wyjść, tak fizycznie. I to też jest dla mnie, to było takie zaskoczenie, że organizm sam potrafi w jakiś sposób się zablokować, nie? Ale przyznam szczerze, że no, to był, myśmy się rozstali jakoś, jak ja szłam na studia. I potem moje kolejne kontakty seksualne, to po prostu było dla mnie, to była trauma. Bo jakby no, mi się ten seks bardzo, bardzo kojarzył z miłością, a no potem jakby w dorosłym życiu się bardziej nauczyłam, tak, no może nie dorosłym, ale takim kolejnym życiu się z czasem nauczyłam się tego, że po prostu to nie jest tak, że z każdym facetem, z którym jesteś, to, że jest jakieś wielkie uczucie, że to na początku jest jakieś... Nie zawsze musi być ta miłość. I że to potem przychodzi tak z czasem i że na przykład ci ludzie mają już jakieś doświadczenia. I oni nie do końca, jakby ja miałam straszny taki problem z tym, że na przykład jeżeli będę miała, jak tamta miłość się upadła i w ogóle ja przeżyłam strasznie to pamiętam, że właśnie miałam takie myślenie, że ja już nie jestem, że jakby już nie mogę się komuś oddać tak jak się oddałam i że to faktycznie był jakiś taki skarb, którego już nie mam, z drugiej strony miałam takie, no kurde, No, jaki skarb, nie? Przecież zawsze z kimś nowym będziesz miała ten pierwszy raz, nie? Tak. I tak jak zaczęłam sobie to tam tłumaczyć. No ale te pierwsze razy i w ogóle każde kolejne z kolejnymi jakimiś tam chłopakami, którzy się gdzieś tam może nie trafiali, no ale pojawiali. Też były tam fajne momenty, nie? Ale ten seks, no kurde.
coś takiego. No. I to też taki właśnie, że ja na przykład, przepraszam, jeszcze tylko dokończę, właśnie pamiętam, że miałam takiego jednego, takie jedno doświadczenie, że to był chłopak, z którym byłam tak całkiem, to nie tak, że tam 2 miesiące czy coś, tylko tak powiedzmy przechodziliśmy trochę. I on lubił zupełnie inny seks niż ja. I nie wiedziałam absolutnie, jak się zachować i ja naprawdę, i to też jest takie, że właśnie też mogę sobie, jakby teraz jak to mówię, to myślę, że jest parę osób, które teraz sobie walną facepalma i tak, no ej, mogłaś po prostu powiedzieć, nie podoba mi się to. Ale to też nie jest taka sytuacja. Nie jesteś czasami w stanie tego powiedzieć. I naprawdę parę razy nagięłam kompletnie swój nie wiem, co powiedzieć. Strefę komfortu, tak, kurde, hardkorowo. I sobie starałam, potem i na przykład się czułam tak niefajnie, to w ogóle nie sprawiało mi żadnej przyjemności. Momentami nawet i to było bolesne. I potem sobie tylko tak mówiłam, no dobra, ale po prostu próbujesz. A potem miałam takie, że no możesz o sobie powiedzieć, że jesteś świetna w łóżku, nie? Ale miałam takie, kurde, skoro mi to nie sprawia żadnej przyjemności. A poza tym wydaje mi się, że taki mądry facet wyczuje, że ci się to po prostu nie podoba, że się tym nie bawisz i... To znaczy, mi się wydaje, że to jest też kolejny temat i to też może wynikać z braku edukacji seksualnej u nas, jest to, że my nie umiemy w związkach rozmawiać o seksie. I tak jak powiedziałaś, że naginałaś jakieś swoje potrzeby, a właśnie też wspomniałaś, że nie powiedziałaś, że jakby nie chcesz tego, tak. Prawda? Ale też ja mogę cię absolutnie zrozumieć, dlaczego mogłaś tego nie chcieć powiedzieć, bo wydaje mi się, że to dajemy sobie takie, przynajmniej ja tak czasami też miewałam, że tak sobie myślę, że jeżeli ja powiem, że coś jest nie tak, albo że się na coś nie chcę zgadzać, to zaraz będzie, nie wiem, może się okazać, że będzie jakiś wielki foch, jakieś wielkie rozczarowanie. Tak. Nie wiem, siądzie atmosfera, już z tego seksu w ogóle nic nie będzie. I co z tego, że prawda, to nie będzie dla mnie przyjemne, czy tam, że już dobra, pójdę w to, ja tak, żeby tylko nie robić tam komuś przykrości, czy coś. I to też jest w sumie kolejna konsekwencja braku edukacji, no bo może faktycznie da się, no bo, znaczy może faktycznie, no wydaje mi się, że da się rozmawiać na temat seksu też właśnie między partnerami. Żeby to były... No tak, jeżeli seks jest zbudowany na takiej, czy mówię o seksie w związku, na jakimś takim zaufaniu. Chociaż pewnie jak się idzie do łóżka z kimś, kto no, nie jest jakimś tam oprawcą, tylko po prostu jest normalnym, zdrowym człowiekiem, który akurat ma luźne podejście do seksu i powiedzmy druga osoba też ma luźne, to też na ten moment ufacie sobie w jakiś sposób, nie? Że nie wiem, nie zrobię ci nic złego, będę słuchał, czy tam słuchała twoich potrzeb i tak dalej. Ale, kurde, no. Jeszcze chciałam wspomnieć, tak a propos właśnie tych inicjacji, to też jest chyba tak, że no wiadomo, że nie, tak naprawdę nie ma dobrego momentu, chyba w sensie można sobie znaleźć taki, albo się umówić na jakiś taki moment. Ale pamiętam też, jest mi bardzo przykro z powodu mojej koleżanki, też była na początku studiów i miałam takie dwie koleżanki i jedna była taka bardzo, powiedziałabym, wyzwolona seksualnie, tam ona, tam mama jej kupowała wibratory na urodziny, tam jakieś tego typu, tak, klimaty, a druga właśnie była taka, że ona w ogóle nic nigdy, no i ja sobie z tą wyzwoloną koleżanką często rozmawiałam i ta trzecia nas słuchała. I trochę czuję się winna temu, tego, że ona w pewnym momencie stwierdziła, że musi stracić dziewictwo i straciła je po prostu z przypadkowym chłopakiem na imprezie, tylko po to, żeby w jakiś tam sposób nam dorównać, żeby nie było tak, że ona już ma tam powiedzmy te prawie 20 lat i ona jeszcze z nikim nie była. Jest mi strasznie szkoda tej dziewczyny, bo myślę, że ona sobie też dużo krzywdy w ten sposób zrobiła. My też byłyśmy durne, żeśmy o tym cały czas nawijały, naprawdę. Że miałeś też taką potrzebę, no nie? No tak, wiele tak. No to mówię, jest masa jakichś takich, no to też trzeba wyjąć ten seks chyba tak trochę bardziej ze sfery tabu, bo... No bo z jednej strony mówimy, że wszystko jest takie właśnie pełne seksu, że te reklamy, rozgogolone panie i tak dalej, ale tak naprawdę o takim prawdziwym seksie i o tym, co to tak w zasadzie jest, to nikt nie rozmawia. I to, czy to się popatrzy, nie wiem, czy w telewizji, czy w radiu, to zawsze są jakieś takie tam bardziej tematy poboczne niż sam, jakby sam problem. No. Wystarczy, nie wiem, użyć jakiegoś sformułowania typu, nie wiem, seks oralny i już można się obawiać, że nie wiem,
jakieś, zaraz się okaże, że to jest jakieś niestosowne, że nie wiem, radio czy telewizja będzie płaciła kary za to, że takie sformułowanie padło na antenie, tak? Więc nie wiem, tak naprawdę, wydaje mi się tak, że gdybyśmy wszyscy byli wyedukowani, to byśmy też nie byli tacy przewrażliwieni w tych tematach. Bo też mi się wydaje, że też mało się o tym rozmawia, ale to nie jest jakiś taki powszechny temat. I przez to. No tak, bo to jest, my mówisz, się wstydzimy wszyscy tego. Jakby mnie też jest jakoś do tej pory dość niekomfortowo słuchać o seksie gdzieś tam z zewnątrz, prawda? Więc ja i tak mam dosyć otwarte podejście do tych tematów, a tak się pomyślę o osobach, które mogą w ogóle nie chcieć tego tematu i ja to rozumiem i też chyba warto by było oswajać i nie uważam, że to by się skończyło tym, że ludzie po prostu wyszliby na ulicę i wszyscy kopulowali ze sobą. No ale my chyba w ogóle tak nie funkcjonujemy, nie? To po pierwsze. A może właśnie wręcz by to właśnie skutkowało tym... Czekaj, o tak, żeby się tak nie zaginął. O, spoko. Coś się tam... Tak, wtulchnęłam. Nie szkodzi. Dobra. Że mam takie wrażenie, że właśnie gdyby ludzie byli, gdyby wiedzieli, jak funkcjonuje ich organizm. I też wydaje mi się, że to jest bardzo połączone, że seksualność to jest jedna rzecz, ale to jest jakiś element psychiki, nie? Że to jest po prostu wszystko jedno, jakby taki jeden twór, który jest zlepiony. I wydaje mi się, że gdyby ludzie więcej na ten temat wiedzieli, to by byli dużo spokojniejsi i łagodniejsi. Wcale mi się nie wydaje, wręcz by moim zdaniem było odwrotnie, że wcale by nie wyszli na ulicę i by tam się wysykali na okrągło, tylko może by właśnie bardziej zluzowali. Tak. I to jest też właśnie niesamowite, co powiedziałaś, że jakby ta seksualizacja wszystkiego jest wszechobecna, a rozmów o prawdziwym seksie nie ma. Znaczy, no zdarzają się teraz, no nie tak. Wiem, Ania Rubik i ta jej cała kampania Sex Ed i wydanie książki i tak dalej, więc jakby są takie rzeczy, albo nie wiem, czy ta grupa edukacyjna, grupa edukatorów seksualnych Ponton i w ogóle tam jeszcze jest kilka fajnych inicjatyw, to jest wszystko... To się wszystko dzieje, tylko mam wrażenie, że to jest wciąż taki jakiś promil tego, co powinno się zadziać i mam taką z jednej strony bardzo ciekawą obserwację, z drugiej strony smutną, że najlepiej chyba wyedukowani są w ogóle teraz, czy to jest w ogóle moja obserwacja, więc teraz, żeby też nie było, że generalizuję, ale mam wrażenie, że idzie od strony właśnie osób LGBT i oni są LGBTQ i tak dalej, i tak dalej. Plus. Jest nam na pamięć i plus, dokładnie. LGBTQ plus. Tym bardziej, że jest parada. Tak. No i nie wiem, na przykład jest taki profil na Instagramie, Lewogram, gdzie właśnie bardzo duży nacisk autorka, która jest biseksualna, kładzie właśnie na to, żeby zrozumieć, czym jest ta seksualność. I naprawdę porusza świetne tematy i jest sama lekarką, więc to jest wszystko tak po prostu zlepione. Wiem, że tam dostaje jakąś taką wiedzę i wcale nie uważam, że to nie jest dla mnie, bo ja jestem na przykład hetero, nie? A ona nie jest hetero. I szkoda, że właśnie nie ma takich osób, znaczy no, też nie chcę mówić, że nie ma, bo po prostu być może ja na tę osobę nie trafiłam, ale jeżeli ja o takich osobach nie wiem, no oprócz Ani Rubik, to znaczy, że po prostu prawdopodobnie nie słychać za bardzo, nie? I nie mają mniejszą promocję. No nie wiem, właśnie no jest ta afera, znaczy już teraz w sumie przycichła, z tą kartą LGBT+, właśnie tam warszawską. I po prostu, jak nie wiem, jak usłyszałam mojego kolegę w pracy, który jest, o teraz już mu tego nie prześlę, który usiadł i zaczął tam po prostu labiedzić, że co to będzie za złe, jakie to będzie okropne i że w ogóle mogliby się zająć innymi sprawami niż jakieś gadanie. Właśnie o seksie z dziećmi, tak sobie myślałam, poszedł drogi stary. No. I strasznie martwią mnie takie właśnie opinie, że przez tyle lat nikt nikomu nic nie tłumaczył i było dobrze, jakoś ludzie umieli. No i właśnie jestem takim dowodem, że ja nie umiałam. Mi to wytłumaczył Seweryn w ósmej, no tak, to, że to jest w ogóle też taka logika. Świetnie. Dzięki, Seweryn. Ale to była dobra lekcja tego. Tak, ale to była bardzo dobra lekcja, właśnie. Naprawdę. Tam było wszystko. Znaczy, to jest najlepsza w ogóle kwintesencja tego odcinka, że po prostu uczył cię o seksie i w ogóle o tym, jak to
wszystko wygląda. Ośmiolatek? Tak. Ośmiolatek, tak. Kiedy miałaś? Osiem lat. Tak. To było zaraz przed komunią. Tam dziewczynki się tam cieszyły, że będą miały ładne sukienki, a Seweryn właśnie edukował mnie, co to jest seks. Cudowna historia. Ale teraz mi kurde coś umknęło, bo chciałam powiedzieć... Karta. Aha, że właśnie osoby, które... Ja mam taką obserwację, że takie osoby... I myślę, że no absolutnie nie odkrywam Ameryki, bo to jest raczej takie dość... Znaczy też nie generalizując, ale... A to jest straszny wstęp. Ale bardzo dużo osób, które się bardzo wzbrania przed tego typu tematami, to są osoby, które same mają jakiś problem, bo to jest takie klasyczne wyparcie. Nie? Jeżeli nie masz z czymś problemu, to po prostu go nie masz. Nie? Że no posłuchasz tak. I sama zadecydujesz, czy to jest coś dla ciebie, czy nie. Ale kurde, po prostu nie potrafię zrozumieć właśnie tego, jak można odmówić... staram się zrozumieć, jak można odmówić dziecku prawa do tego, żeby się czegoś dowiedzieć na ten temat. Że też nie rozumiem, jak ci rodzice sobie te lekcje wyobrażają. Że tam przychodzi, nie wiem, manekin, dwa manekiny i po prostu tam, nie wiem, kopulują. No przecież to chyba, że ci rodzice sobie tak to wyobrażają, bo ja sobie też jakby jestem w stanie wyobrazić, że po prostu dla nich seks jest czymś na przykład obrzydliwym, albo czymś grzesznym, albo... Skoro i tak jak mówię, moim zdaniem powinny to robić osoby przeszkolone do tego i podejrzewam, że jeżeli to się zacznie od właśnie organizacji zewnętrznych, które będą taką edukację prowadziły, można przecież zrobić lekcję pokazową dla rodziców, zanim rodzice zdecydują tak, zapoznać się. Zapoznać z programem. Tak. Właśnie, bo tu chciałam chyba wspomnieć i chyba w końcu nie powiedziałam, że... No to mów. Że właśnie martwi mnie to, że są ludzie, którzy się buntują przeciwko edukacji seksualnej w ogóle. Nawet jeżeli ona jest dobrowolna, co jest dla mnie trochę zabawne. I zdaję sobie sprawę z tego, że jeżeli na przykład, bo można powiedzieć, że nie wiem, ktoś sobie sam wyedukuje dziecko. Jeżeli ma do tego siłę i chce to zrobić po swojemu, załóżmy, jakkolwiek by to nie było, chce to zrobić po swojemu, to niech to robi po swojemu. Natomiast nie powinien w ten sposób blokować dostępu do edukacji innym dzieciom, których rodzice mogą mieć problem z tym, mogą się po prostu wstydzić, bo tak jak wspomniałam, nasze pokolenie jest umiarkowanie wyedukowane seksualnie, w związku z czym może mieć problem z tym, żeby przekazać tę wiedzę dalej swoim dzieciom. I nie rozumiem powodu, dla którego blokować właśnie tym innym dzieciom dostęp do tego i tak się jakby walczyć przeciwko edukacji seksualnej. No chyba, że faktycznie ci ludzie po prostu myślą, że takie wyedukowane seksualnie dzieci to po prostu będą chodziły i bzykały kaloryfer, czy tam nie wiesz, po prostu, no tak sobie to wyobrażam i nagle te dzieci takie rozbuchane, oczywiście to mówię totalnie ironicznie, zaczną z tymi dziećmi zdrowymi powiedzmy, mówię to teraz tutaj w tamtej perspektywie funkcjonowasz, a nagle się po prostu wszyscy wymieszają i będzie jedna wielka Sodoma i Gomora. No, moim zdaniem to właśnie wynika, to jest taki problem, co ma być pierwsze, jajko czy kura, nie? Czy rodziców edukować, żeby oni mogli edukować dzieci, czy te dzieci, no to jest takie straszne, strasznie trudne. To jest takie przytłaczające, bo mi się wydaje, że się niewiele zmieni w najbliższym czasie. Teraz też tak pomyślałam sobie przez chwilę, że to przecież może też wyglądać tak, jak wyglądało w tym przypadku z tą historią z Sewerynem, że takie dziecko pójdzie na taką lekcję, przyjdzie i powie, mamu, czy to prawda? I w tym momencie się zacznie, że mówi, co? O matko, tak. Jak twoja babcia. Tak, takie pigupodno opowiadam. Nie? Tak. Więc może faktycznie, znaczy to rzeczywiście jest trudny temat, ale moim zdaniem warto, nie wiem, chociaż jakimiś małymi krokami coś robić. Czyli że na przykład w ogóle też, nie wiem, może z tego trzeba, chociaż tak sobie pomyślałam, nie? Że może z tego trzeba zdjąć to słowo seksualna, nie? Ale z drugiej strony to jest znowu stygmatyzowanie seksu znowu, nie? Ale przecież nie? Czy... nie miałyśmy edukacji seksualnej, tylko właśnie wychowanie do życia w rodzinie. To jest w ogóle absurdem. No i dlatego można pooglądać filmy o bliźniakach. Że to jest, twoja ale rodzina. Ale na przykład zobacz. Tak. Mogłaby być. No mogłaby być, prawda? Ale to też jest w ogóle śmieszne, że tak jak mówiłyśmy o religii, nie? Czy w sensie ja tam wspomniałam, że ja miałam takie poczucie winy, nie? Że się muszę z tego spowiadać. Z tego nie spowiadałam, więc wiedziałam, że chodzę do komunię świętokradzką. Koszmar, ale wiem.
W szkole z kolei, kiedy na przykład się uczysz, no to masz to wychowanie do życia w rodzinie i masz tak, dobra, AIDS, masz choroby weneryczne, mówisz o tym, że nie wolno dokonywać aborcji i to są po prostu wszystko tematy pod tytułem katastrofy związane z seksem, nie? Tak. A nie na zasadzie takiej, że to jest po prostu normalne, że ludzie to robią, bo to jest po prostu podstawowa jakaś czynność życiowa, że są ludzie o różnym temperamencie, że są ludzie, którzy potrzebują, którzy mniej potrzebują, którzy nie potrzebują wcale, że po prostu najważniejsze jest to, żebyś ty wiedziała, gdzie są twoje, czy ty chcesz, czy nie, gdzie są twoje granice, że masz prawo powiedzieć nie. Przecież to w ogóle, to wręcz te dzieci, tych osób, które są tak bardzo przeciwko, wręcz by chroniło, nie? Mhm. To prawda. Że na zasadzie, jeżeli nie chcesz, to nie. I tyle. I pytaj o granice innych ludzi, nie, staraj się ich nie przekraczać. To też działa w dwie strony, nie? Ale no nie, nie wiem, jak to by się miało teraz zadziać. No to jest, moim zdaniem to jest wszystko teraz takim jakby podziemiu, że to wszystko zależy właśnie od tych takich małych organizacji, od rodziców, od jakichś grup, które by się mogły tym zająć. Ale nie widzę na to miejsca w szkole. Czy w sensie idealnie by było, gdyby to było w szkole. To nie? Prawda. Ale to też jest chyba kwestia tego, że no system edukacji jest w ogóle fatalny teraz i znaczy może nie jest bardzo, bardzo dobry, tak bym powiedziała. I na przykład z drugiej strony, kiedy na przykład miałaby to robić jakaś pani od WF-u, albo pani od, nie wiem, niemieckiego, i która po prostu dostała takie zlecenie od dyrektora, bo trzeba wysłać jakiegoś nauczyciela, który się wykształcił, ona po prostu tam przyjdzie i te dzieci straumatyzuje tym, wiesz, w jaki sposób zacznie te lekcje prowadzić, nie? Tak. Więc to takie, nie wiem, tak jak kiedyś ksiądz tam z kościoła, do którego chodziłam, jak no tam w mojej parafii w Zabrzu, właśnie mówił o tym, że najgorsze, co się przydarzyło w systemie edukacji i w ogóle kościołowi, to jest to, że religia trafiła do szkół, że ona nie powinna być w szkołach, że ona jest po prostu spłycana, że powinna być dobrowolna, że właśnie jeśli chcesz, to przechodzisz i ona ma coś wspólnego z tą, z tym Bogiem, a jest taki wymóg, żeby te dzieci siedziały na lekcjach, w ogóle oceny z religii, wiesz. I to jest moim zdaniem też, może też coś takiego być z edukacją seksualną, ale z drugiej strony no, to jest taka podstawa, że każde dziecko powinno otrzymać taką wiedzę, moim zdaniem, ale... No tak, myślę, tak jak powiedziałaś, to mi też się skojarzyło właśnie, że można byłoby robić takie lekcje edukacji seksualnej na zasadzie szkółki niedzielnej, tylko no właśnie pytanie jakby było z frekwencją, bo jednak jak masz te dzieci tam na miejscu w tej szkole, to... Bo to już musieliby... No, też mi się wydaje, że na takie lekcje zapisywaliby rodzice dzieci, tacy rodzice, którzy w zasadzie pewnie są świadomi tych problemów i inaczej ich korzyści wynikających z edukacji seksualnej. W związku z czym, znowu, to jakby to nadal nie jest rozwiązanie dla tych dzieci, które po prostu są straszone edukacją seksualną. O, w ten sposób powiem, że prawda, rodzice i tak by nie zapisali, bo no bo nie, bo to jest w ogóle, co, jak można dzieciom jak takie paskudstwa pokazywać? No to nie jest ten wiek, to nie jest temat, to jest dla dorosłych i... Tak. No nic, no temat rzeka, ale... Ale no wniosek chyba możemy taki wyciągnąć z tej dzisiejszej rozmowy, że okej, na edukację seksualną w szkołach możemy czekać lub nie, ale myślę, że nie możemy na nią w tym momencie liczyć. I chyba najważniejsze jest to, żeby ją dostawać skądś, żeby ona po prostu gdzieś leżała, żebyśmy mogli po nią sięgnąć, czy tam dostać ją od rodziców, czy od kogoś zaufanego, czy z jakiejś książki, która jest taką wiarygodną i rzetelną książką. No właśnie, powinnyśmy tutaj zaapelować do rodziców, żeby może właśnie zastanowili się nad tym, jak podejść do tego tematu ze swoimi dziećmi. Bo tak jakby mówię, moja mama była otwarta na homoseksualizm, tak już nie udało się wytłumaczyć mi, że nie wszędzie można mnie dotykać i nie każdy może to robić. A to chyba wydaje mi się, że całkiem zdrowym podejściem jest chronienie swoich dzieci. No tak, uczenie granic, prawda? I też tak się zastanawiam właśnie, czy, bo myślę, że wiele rodziców może mieć taki problem, że dobra, to kiedy zacząć tę rozmowę? I tak sobie myślę, że może wtedy, kiedy dziecko samo wychodzi z tym tematem.
bo być może też nie ma co trzylatkowi mówić na ten temat, albo sześciolatkowi, który się tym nie interesuje. Chociaż może jak już zaczyna gdzieś tam, no nie wiem, idzie do przedszkola i już nie jest takie tylko nasze i w ogóle wychuchane. Znaczy, no ja poszłam do przedszkola, jak miałam 5 czy 6 lat, jakby dzieci chodzą teraz wcześniej też. Znaczy nie tylko teraz, no ale jakby, wiesz co mam na myśli. I może właśnie warto zacząć od tych granic, nie? A potem tam to rozszerzać tę wiedzę, żeby to nie było tak, że jak grom z jasnego nieba nagle to teraz ci opowiem, jak powstają dzieci i w ogóle, że masz piersi i tam, nie wiem, dupkę z przodu. I ten, tylko tak właśnie po prostu mówić, że to jesteś ty, że to też jest jakaś taka lekcja asertywności, ale to też no, wymaga od rodzica bardzo wiele takiej wiedzy i wglądów samego siebie. Czy coś jeszcze byś chciała dodać? Czy nie wyczerpałyśmy w tym odcinku? Ja już mam wrażenie, żeśmy zrobiły 4 kółka wokół tego samego. Nie no, odcinek trwa 70 minut. Możemy go podzielić na 2, spoko. Więc no. Nie, wydaje mi się, że już wszystko zostało powiedziane. Chciałam ci w ogóle bardzo podziękować za tą możliwość. No daj spokój, to ja cię bardzo chciałam podziękować za wsparcie i w ogóle zachęcam wszystkich, czy no już nie tylko tam do wpłacania kasy, bo już tam pal 6, ale jeżeli właśnie macie może ochotę pogadać o czymś, czy jakiś pomysł na temat macie, który jest dla was ważny, to też jakby mikrofon jest dla was otwarty i zapraszam was serdecznie. Da się przeżyć. Tak, zdecydowanie. Ja polecam. Jest się strasznie gorąco generalnie, więc to jest niefajne, bo mieszkam na 4 piętrze, a to jest ostatnie piętro, więc jest tak trochę średnio, ale chyba jest dobrze. Czy chciałabyś coś powiedzieć może słuchaczom? Nie, no jakby mogę tylko powtórzyć mój apel. No, edukujcie swoje dzieci i tyle. No dobra. To w takim razie dziękuję Wam bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się bardzo spodoba, że też ciepło przyjmiecie Zuzę, która dzisiaj była gościem i właściwie to nawet nie gościem, tylko współautorką tego odcinka i pomysłodawczynią, więc wielkie brawa. No i cóż, do usłyszenia. Pa, pa. Dziękuję oczywiście moim patronom bohaterkom, czyli Zuzie K. i Joannie Sidelnikow-Brzozowskiej, moim patronom domownikom, czyli Alicji Smolnik, Marcinowi Tarczyńskiemu, Kasi Czy, Joli Mazur, Jackowi Mataczowi, Darii Livzy, Łukaszowi Dłutkowi i Małgo Frej.